W kolejnej prezentacji Moca. Ktoś jakiś czas temu wspominał, że dawno nie było żadnego nowego Zauranidy, więc podłubałem trochę i tak oto stanął na nogi kolejny scyborgizowany dinozaur mutant. Przed wami Zauranida posługujący się truciznami, jadami i innymi nieprzyjemnymi substancjami. Venobite. Pomysł na toksycznego Zauranidę nowy nie jest. Wielokrotnie przewijał się w waszej fanowskiej twórczości, którą prezentuję w Mocach Widzów. Zauważyłem, że temat trucizny często lubicie łączyć z łebkiem legowego Dilophosaura. Ja postanowiłem temat ugryźć inaczej, zarówno z takiego powodu, że nie mam tej główki, jak i tego, że jakkolwiek uwielbiam park jurajski, to zawsze triggerowało mnie totalnie niepoparte faktami i przedstawienie Dilophosaura w tym filmie. Venobite to okrutny Zauranida, specjalista od podtruwania przeciwników, uzdolniony wojownik, jednak pozbawiony krztyny honoru, sięgający w walce po najróżniejsze brudne sztuczki. Sadysta o zwichrowanej osobowości, czyli ktoś idealny jako element aparatu terroru Ignisa Rexa. Aparycję tego przyjemniaczka oparłem o szczękę Raptora z serii Dino Attack, chociaż z uwagi na zdobiące ją rogi czy wyrostki można chyba przyjąć, że Venobite to zmutowany ceratozaur. Okej, paleontologiczny nerdyzm odkładam na bok. Zauranida ten stracił w przeszłości żuchwę, która została zrekonstruowana jako mechaniczny implant. Pozwoliło to Venobite'owi na instalację wewnątrz miotaczy ciśnieniowych, strzykających trucizną bądź kwasem. Nie chcecie dostać opluci przez tego typa. Potwór jest wysoki, szczupły, bardzo chciałem wpleść w konstrukcję te główki Roboriders ze srebrnymi nadrukami, a ponieważ znajdują się na nich również fioletowe detale, dodałem trochę tego koloru w paru miejscach. Myślę, że fajnie to uzupełnia dominujący czarno-limonkowy schemat. Na plecach znajduje się aparatura tłocząca truciznę do miotaczy w pysku. Venobite może również atakować trującym kolcem wieńczącym ogon. Pomyślałem sobie, że taki ala skorpioni chwost będzie mu pasował. Dodatkową bronią oprócz miotaczy kwasu jest para pokrytych trucizną ostrzy, którymi Zauranida sprawnie fechtuje. Lubię te miecze z Hero Factory i cieszę się, że miałem w końcu okazję je wykorzystać. To by było na tyle, moi drodzy. Zdjęcia z prezentacji tradycyjnie dostępne są na moim Instagramie, gdyby ktoś chciał się dokładniej przyjrzeć konstrukcji. Mam nadzieję, że nowy Dino Mutant przypadł wam do gustu. Zachęcam do skomentowania pracy i do następnego razu.